Kiedy ja mówię, że prowadzę przedsiębiorców w kierunku wolności, to nie jest tak, że jesteśmy w miejscu, w którym jej nie ma, a tu jest takie miejsce, w którym ona jest i my sobie do tego miejsca idziemy. Tak naprawdę że wszyscy w każdym momencie mamy wolność, tylko nie potrafimy jej wziąć do ręki, nie potrafimy jej sobie uświadomić. Nie potrafimy albo nie chcemy po prostu powiedzieć: tak, mogę, mogę wybrać. I to jest pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak się dzieje, że wielu z nas mówi, muszę to czy tamto, nie mogę tego czy tego, powinnam zrobić tak, chociaż mi się nie chce, albo no, chciałabym to zrobić, ale nie mogę, bo nie wiem, okoliczności, pracownicy nie tacy, podatki za wysokie, mąż jest z gredem, albo coś takiego. I mnóstwo jest takich, takich sytuacji, kiedy tak naprawdę, czasem to są naprawdę sytuacje smutne, czasem to są takie sytuacje, kiedy ja spotykam przedsiębiorcy, który naprawdę czuje się przytłoczony, który naprawdę yy, ma poczucie, że jest jak taki niewolnik, że jest jak taki niewolnik, ale wiesz, taki koń pociągowy w kieracie. I. Doskonale sobie zdaję sprawę, że jeżeli ty się tak akurat czujesz, może tak być, to możecie bardzo złościć to, że ja ci mówię, że masz wolność. Że to nieprawda, że jesteś niewolnikiem. Że to nieprawda, że zawsze możesz, nieprawda, że nie masz wolności i zawsze możesz ją sobie wybrać. Rozumiem, że możecie to złościć. Dla mnie to jest absolutnie zrozumiałe. Natomiast prawda jest taka, że tak że najczęściej w każdej sytuacji, w każdym momencie, my mamy wolność. Problem polega na tym, dlaczego my jej nie wybieramy. Do tego, że <gryw> używam tego słowa już kilka, kilka razy już użyłam tego słowa, dlatego że wolność oznacza wybór.